Yeah. No, dzisiaj mamy do przetestowania bazookę i No Limit. Jedno jest z firmy. To jest od firmy Jorga. Jorga. No, a tak. To jest? Od produktu JRC31/2. CE posiada kaliber 29 mm. O, 30. 8 strzałów. Ilość mieszanki? Nie podali. Jest. Tu jest. Aha. 153 gramy na całość. 153 gramy. No, jakie efekty są? Efekt. Tutaj masz. Srebrne migoczące komety plus srebrne migoczące gwiazdki. Tylko tyle? Tak. No faktycznie, tylko tyle. Dobra. To wiemy teraz, to jest bazooka 2 od Jorga. Porównamy ją z No Limitsem. No Limits. Teraz czytaj No Limits. Fatalne. 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 No. Ilość mieszanki? CE. CE posiada klasę F3, 8 strzałów, kod produktu PX0302. Ilość mieszanki? No gdzie? Tu masz ilość mieszanki, zawsze. 146 na 4 grama na całość. Czyli mniej niż Jorga, tak? Tak. 8 strzałów, kaliber. Kaliber. O, się motasz. Trochę dzisiaj. Kalibru nie ma. Musi być. 30 mm. Na pewno. Nie mogę znaleźć. No pokaż. Ja zobaczę. 2017, 2018 rok produkcji, nie wiem który, bo są dwa różne, 8 strzałów, bla 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 bla. No faktycznie nie podali. No dobra, to tylko teraz jeszcze efekt. Tutaj... Tu jest efekt. Efekty, tutaj masz napisane efekty. Efekty. Czerwone komety podchodzące w czerwone palmy i chryzantemy, czerwone komety przechodzące w czerwone fale i błękitne gwiazdy, zielone komety przechodzące w purpurowe i zielone gwiazdy z migotaniem, błękitne komety przechodzące w błękitne gwiazdy i złoty deszcz czasu. Jeszcze tutaj pisze nie trzymać w dłoni. No nie, tego się nie trzyma. Mi się bał to chociażby trzymać. I to no jest od Piromaxa. To jest od Piromaxa. Dobra, zaczekamy jak się ściemni i porównamy jedną do drugiej, nie? No Limits kontra no, bazooka. Bazooka dwójka ma więcej mieszanki, nie? I to 153, a tamta ma ile? 140 ile? 146 i 4. No to nie taka różnica strasznie duża, czyli powinno być mniej więcej to samo. No są inne efekty. Na pewno tu są inne efekty. Tutaj dobra. Ta powinna być lepsza. No Limits. Lepsza niekoniecznie. Będą mogą być ładniejsze, kolorowe, więcej efektów, a to tu są jedne efekty. Dobra. Będzie ciemno, to będziemy nagrywać dalej. Dobra, Jorga bazooka dwójka, odpalaj. Dobra, w nogi. Spory efekt. Czyli jest jeden efekt. Ale spada wszystko na dół. Jeden efekt, migoczące tylko. I to by było na tyle. Teraz tego. Teraz będzie... No Limits. Czekaj. Teraz trzeba tutaj zabezpieczenie.
ja się nad tym nie nachylam, bo... Nie, o, faktycznie. No, czekaj. Może tam coś jeszcze być. Dobra, tutaj masz ląd. A. Teraz no limits. Ale ta ma rozmach. Ta ma większy rozmach. I koniec. No i co? Porównywalne. Tamto, szkoda, że tam był tylko jeden efekt. Szkoda, że tam był tylko jeden efekt, nie? Ale tak to... Nie. Szkoda, że tam był tylko jeden efekt. Ale ogólnie fajne. Ma światło? Daj mu światło. Przyświeć mi tutaj. No, czyli... No limits, a bazooka dwójka, no porównywalne, no efekt, nie wiem, ładniejszy był, czy ogólnie wielkość efektu w bazuce była bardziej, więcej było tego efektu. No limit miał różnokolorowe, crackling, tak dalej, i większy efekt, ale rzadszy troszkę, no porównywalne są, cena zbliżona jednej i drugiej. Porównywalne. Szkoda, że w bazuce był tylko jeden ten efekt, nie? Tak. Szkoda właśnie, że był jeden efekt. Dobra. No to nic. Pamiętajcie zostawić lajka, jeśli się spodobał filmik. Czy strzelaliście z którejś z tych bazuki, czy z No Limitsa. Dobra, dzięki, wielkie cześć.